Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Przysiądę tutaj z Wami. I teraz tak, zaczniemy tego vloga od dwóch zużytych produktów. A mianowicie jeden, nad którym bardzo ubolewam, już mi się skończył. Jest to MezoBoost i on jest marki Empire Pharma. To jest ten produkt, który dostałam, może tak Wam pokażę. To jest świetny produkt do twarzy. On rzekomo ma modelować owal twarzy, ale no niestety, no nie dajmy się zwariować, on nie modeluje twarzy. Absolutnie. Wiecie co, może tak Was przesunę. Jesteście mocno przed światło, pod światło. Okej, tak to chyba lepiej. On nie modeluje owalu twarzy, ale powiem Wam, że jest rewelacyjny, ponieważ fajnie napina skórę, fajnie ją nawilża i przede wszystkim jest idealny pod podkład. Ja go zawsze używałam pod podkład, później dawałam jeszcze jakiś inny kremik. Jeszcze raz Wam pokażę. Tutaj Wam wyjedzie cena tego produktu, ale już Wam mogę powiedzieć, że to jest drogi produkt, bo on kosztuje 100 zł za 30 ml. Więc jeżeli macie wolną stówkę, jeśli lubicie takie eksperymentalne produkty do twarzy, to myślę, że taki ten boost na pewno Wam posłuży i będziecie z niego zadowoleni. Kolejny produkt, już nie kosmetyczny. Kiedyś Wam też chyba o tym mówiłam. Jest to musli sylwetkowe, które kupiłam w Biedronce. I powiem Wam, że zarąbiste, bezglutenowe. Bardzo dużo tutaj jest błonnika. I co my tutaj mamy? Płatki zbożowe, chipsy kokosowe, otręby pszenne, cynamon, suszone wiśnie, suszone michunki, które kocham i uwielbiam. Jak ktoś znajdzie gdzieś suszone michunki, to napiszcie mi, gdzie mogę je dostać, bo wiem, że chyba Bakalan wypuścił michunki, ale ja ich nie mogę dostać, więc nie wiem, koniecznie dajcie mi znak. I suszone jabłka. Tak, i ta puszka ma 450 gramów. Ja ją kupiłam kiedyś w Biedronce. Ona kosztowała chyba za jakieś 10 zł i miałam ją naprawdę na długi czas i zazwyczaj ją dodawałam do moich owsianek. Taką, wiecie, łyżkę jedną, półtorej, w zależności od tego, jaką chciałam mieć mocno zawiesistą owsiankę. I tak, moi drodzy, i tak rozpoczęliśmy tego vloga. Ja zaraz idę robić kawę, muszę zmontować jeden film dla Was, wiem, staje się już nudna, monotonna, ale tak, takie rzeczy też robię. I dzisiaj pieczemy chlebek, który wczoraj zarobiłam, on sobie jeszcze stoi w cieple, tak więc na pewno Wam pokażę całą obróbkę, znaczy obróbkę jak obróbkę, no po prostu zdejmę folię, pokażę Wam, jak wygląda po całym dniu i nocy. I zobaczycie efekt końcowy, czyli jak on wygląda po upieczeniu. Postaram się, żeby on też przestygł. Rozkroję go Wam i zobaczycie, jak jest cudowny. I przypominam Wam, jeżeli zrobicie taki chlebek, koniecznie zróbcie zdjęcie. I jeżeli macie ochotę, oznaczajcie mnie na Instagramie. Będzie mi bardzo miło i przede wszystkim zobaczę Wasze cudowne dzieła. Tak więc, moi drodzy, ja zabieram się do pracy. Wam życzę miłego dnia, miłego oglądania. Zasiadajcie wygodnie, bierzcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia. A my zaczynamy. To co? Pieczemy chlebek? Poczekajcie. Już przyniosłam ten chlebek. Bardzo fajny, jest zwarty, mięsisty. Ja go teraz odpakuję. Piekarnik już włączyłam na 190 stopni, żeby się troszkę ogrzał. Powiem Wam, że już się nie mogę doczekać. To jest naprawdę bardzo dobre. Polecam każdemu, kto lubi zdrowe chleby. Tylko widzicie, tutaj też musicie uważać, bo wiem, że nie każdy może taki chleb jeść. Ze względu na to, że tu jest bardzo dużo nasion. I na przykład wrzodowce mogą mieć problem z tym chlebem, bo może Was troszkę podrażnić. Ale jeżeli nie macie żadnych problemów żołądkowych, nie chorujecie na wrzody, to myślę, że z takiego chleba będziecie zadowoleni. Dobra, już Wam je szeleszczę, wyłączam kamerę, wrzucam chlebek do piekarnika.
czekam. O, tak wygląda chleb, wam pokazuję. Świeży. Jezu, jak on pachnie. Dobra, wrzucam. Niech się piecze. A dziś na obiad, moi kochani, może tak wam pokażę. Mam farfale z sosem pomidorowym. I jak widzicie, na detoksie również można zjeść smacznie. I mam tutaj bardzo fajny taki dziugas, taki ser a la parmezan. To jest chyba coś takiego. Teraz mi pokażę. Tak on wygląda i jest bardzo, bardzo dobry. Jeżeli go gdzieś dorwiecie, kupujcie w ciemno, bo jest naprawdę niezły. I oto tak, niby taka porcja mała, duża, dla niektórych duża, dla niektórych bardzo mała, ale mi to wystarcza. Ja się tym najadam i uwierzcie mi, zmniejszajcie porcje jedzenia, bo od tego tak naprawdę tyjemy. Niestety społeczeństwo się przejada, nie jesteśmy, że tak powiem, dożywieni, odżywieni, tylko jesteśmy przejedzeni. Tak przynajmniej donoszą badania i tak też mówią specjaliści. No dobra, to ja zmykam, zajadam swój obiad i biorę się dalej do pracy. To co? Próbujemy chlebek. Teraz wam pokażę, jak wygląda po przekrojeniu. Mocno się kruszy. I to jest już po raz drugi go robię i on tak samo, wiecie co? Tak samo się kruszy. Coś... no nie, pokruszył mi się totalnie. Więc będę musiała pomyśleć, jak go kroić. Albo po prostu niech on sobie jeszcze wyschnie. Ale wygląda zacnie, spójrzcie. Do tego tylko odrobinka masła. I naprawdę... można go zajadać. Moi drodzy, i znów mamy nowy dzień. Przechodzę do was z takim krótkim update'em. Wczoraj wam pokazywałam jedno ujęcie odnośnie tego chleba i chyba zrobiłam błąd. Wiecie, jaki błąd? Przepraszam, bo co, jakieś SMS-y do mnie przychodzą? O. Ja nie wiem, dlaczego mi się tak kruszy. Znaczy, ja przypuszczam, że to przez tą mąkę orkiszową, którą no, nie powinnam zastępować, tak? No bo jeżeli jest w przepisie mąkę, Boże, co ja mówię, płatki owsiane, powinnam po prostu dać płatki jaglane, a nie owsiane. To jest jedno. Drugie, myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, wiecie co, jak następnym razem, jak będę robiła, jak wy będziecie robili, to też wam to radzę, żebyście większość nasionek po prostu zmiksowali. Wtedy będziecie mieli taką zwartą, łącznie z tymi płatkami, będziecie mieli bardziej zwartą tą konsystencję i wtedy na pewno ten chlebek nie będzie wam się tak kruszył. Za pierwszym razem, jak zrobiłam ten chleb, to on nie był w takiej formie, on mi się naprawdę trzymał i fajnie się go kroiło. Natomiast teraz coś robię nie tak. Nie wiem jeszcze co, ale mówię, przypuszczam, że to może być zamiana tych płatków. I następnym razem, jak będę robiła, postaram się również wam to nagrać. Po prostu większość tych nasion zmiksuję i wtedy zobaczymy, jak ten chlebek będzie wyglądał.
To jest jedna rzecz, którą chciałam Wam jakby sprostować, ale to nie i tak nie zmienia postaci rzeczy, że ten chleb jest po prostu rewelacyjny. To, co nam serwuje rynek, to jest masakra. Kawa oczywiście. Z rana musi być. I pomyślałam sobie, że odezwę się do Was, żeby też jak gdyby powiedzieć Wam, jaka jest sytuacja obecnie. Nie będę Wam już mówiła, jaki mam dzień tygodnia, bo ja i tak wiecie, że wrzucam te filmy jakby niezależnie od dnia, w którym są te filmy Wam publikowane, więc dla Was to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie, ja dzisiaj mam wolny dzień, muszę poogarnąć mieszkanie. Wczoraj wróciłam dość późno z pracy, więc już tutaj nic nie robiłam. Zrobiłam sobie tylko trening, wykąpałam się i zaraz szłam spać. A dziś, moi drodzy, jadę do mojej koleżanki. Taki jest plan. O 13 mam być u niej. Tak się zastanawiałam, czy wziąć kamerę, ale wiecie co? Tam jest trasa taka troszkę nie do końca pewna. I wolałabym nie ryzykować, nie kusić losu i niczego, tak więc myślę, że chyba ją sobie zostawię w domu. A poza tym ja będę miała takie siaty, bo przygotowałam taki no, mały drobiazg dla niej, dla jej dziecka, a robimy sobie taki, wiecie, taki wieczorek, czy wieczorek, no to będzie popołudnie, no bo 13 to raczej popołudnie. Takie popołudnie z gotowaniem, z plotkami, no z gadaniem po prostu, z opowiadaniem tego, co się tam u nas dzieje. Dawno się nie widziałyśmy. Widziałyśmy się chyba w sierpniu, o matko, w sierpniu się widziałyśmy. No więc trochę czasu nam zleciało, a mamy listopad przecież, więc mamy co obgadać, jeżeli chodzi o te nasze plany. Więc tak, moi drodzy, a ja już jestem przed 6 na nogach, włączam sobie komputer, odpowiadam na Wasze maile, odpowiadam na Wasze komentarze, ja to kocham i uwielbiam. Gdyby każdy mój poranek mógł tak wyglądać, to byłabym chyba przeszczęśliwą osobą. No ale życie jest takie, jakie jest i nie mamy co narzekać, bo myślę, że żaden z nas aż tak fatalnej sytuacji życiowej nie ma, więc dobrze, moi drodzy. Ja dalej montuję film, bo nie powiedziałam Wam, ale zaczęłam montować film. Ogarniam siebie, ogarniam tą przestrzeń i myślę, że jeszcze przed samym wyjazdem do niej ja Wam się pokażę. Może Wam pokażę, w co jestem ubrana i mniej więcej jaki mam makijaż. A reszta to już jak wrócę, albo następnego dnia. Tak więc, moi drodzy, cudowności Wam i lecimy dalej z tym koksem. I tak, moi drodzy, może Wam się pokażę z daleka. Założyłam zwykłą taką, wiecie, koszulkę z krótkim rękawkiem, czarne leginsy do tego i taką jakby narzutkę, no name. Nie ma znaczenia. Dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o zapach, dzisiaj Karl Lagerfeld, o, może tak Wam pokażę, jest ładny, ale niestety moja skóra jest bardzo trudna, więc nie wytrzymuje ten zapach długo. Na ustach patrzę w podgląd, bo nie wiem, czy akurat to będzie dobrze widać, może tak Was odsunę. Jest to Maybelline, mój ostatni zakup. O, mój ostatni zakup, bardzo dobra pomadka. 65 numerek, jest taki typowy nudziak i jest to pomadka, która się tak łatwo nie ziera. Czapa, nie pamiętam, z jakiegoś sklepu, nie wiem, nie chcę Was wprowadzać w błąd. Dobra, naszyjniki, moje dwa nieśmiertelne z Yes i ten drugi jest ze sklepu Veroma. Dobrze mówię? Chyba. Dobra, ja sobie dzisiaj zakładam płaszczyk, nie chcę kurtki, poza tym, wiecie, idę w gości, też chcę fajnie wyglądać. Zapakowałam dużo fajnych rzeczy dla moich dziewczyn, mam nadzieję, że będą zadowolone. A płaszcz, gdybyście pytali, to jest Dorota Perkins.
I on jest taki szary. Bardzo fajny. Ja się bardzo dobrze w nim czuję. No. Nie ma dużo guzików, ma tylko dwa takie zatrzaski i ma pasek. No właśnie. I tyle, co mogę Wam powiedzieć. Dobra, moi drodzy. Idę jeszcze po jakieś pierścionki. Mam nadzieję, że nie zmarznę, bo pogoda jest taka nie za bardzo. Jeszcze psik. Telefon. I zmykam. Tak więc widzimy się później. I tak, moi drodzy, widzimy się ponownie. Mamy kolejny dzień. Wczoraj wróciłam, Wam powiem, chyba o godzinie, nie wiem, 23. Tak się dobrze bawiłyśmy. Także było super, przyjemnie. Kolacyjka, troszkę winka. No ale przecież wiecie, wszystko jest dla ludzi. No dobrze, ale ja do Was przychodzę w innym temacie. Na głowie, jak możecie zobaczyć, maseczka. Wzięłam ją, przyniosłam ze sobą. Jest to maska z olejkami argonowymi i tsubaki. Maska wygładzająca ziaji. Tak, wiem. Proszę Was, nie piszcie mi, jaki jest skład, bo każdy z nas umie czytać i uważam, że każdy z nas używa tych rzeczy, które chce. Ja Was tylko po prostu informuję, co mam na głowie. I teraz tak, w związku z tym, że kilka osób pisało do mnie, abym pokazała Wam moją kolekcję kubków, więc postanowiłam, że to będzie ten czas, w którym Wam tę kolekcję pokażę. Osoby, które nie są zainteresowane tematem, mogą sobie przewinąć ten kawałek albo po prostu z ciekawości, czystej ciekawości, możecie obejrzeć ją razem z nami. Tak więc chodźcie, zapraszam Was na moją wyspę. Jak możecie zobaczyć, troszkę tego jest. Pozwólcie, że ja sobie tutaj stanę obok i będę Wam pokazywała po kolei całą tę moją kolekcję. Może zacznę tak, od tego kubka. Ja go dostałam, no jakiś czas temu go dostałam, bardzo fajny. Jeszcze w nim nic nie piłam, bo no jakoś tak mi się nie zdarzyło. Tutaj mam bardzo fajny kubek, który kupiłam w Pepco. Bardzo lubię, on jest taki duży i zazwyczaj jak mam bardzo dużą ochotę na kawę, to tutaj dwie takie porządne się mieszczą, amerykany. Tutaj mam też bardzo fajny kubek, on jest chyba z Home and You, tak mi się wydaje. Też fajny. No, co więcej mogę powiedzieć o kubku? No jest ładny, jest po prostu ładny. I jeszcze z czarnego mam taki kubeczek, bardzo też interesujący, ale gdzie ja go kupiłam? Nie umiem Wam powiedzieć. To są te dwa. Oczywiście moje nieśmiertelne, jak żeby inaczej, kubeczki z Homely. Ten jest przepiękny, złoty. Uwielbiam w nich pić. No i z tej serii biało-złotej mam dosłownie 3 sztuki, tak? Bo te kupiłam pojedynczo, a te akurat, jeden złoty, jeden taki był w zestawie. Złotego nie można było kupić osobno, a szkoda, bo jeszcze bym się skusiła pewnie na 3 takie, żeby mieć do kompletu. Ok, to sobie odstawię tutaj. No i z Homey jeszcze z tego zestawu, może nie zestawu, no ale z tej samej serii są takie białe, z tymi złoceniami, przepiękne i też uwielbiam w nich pić, bardzo często mogliście mnie widzieć z tym kubeczkiem w ręku. Jeżeli macie ochotę, bierzcie sobie te kubasy. Co prawda one są drogie, bo one kosztują chyba 24 zł, a nie mają wielkiej jakiejś takiej pojemności, ale zwykła amerykana się tutaj mieści, więc myślę, że nie ma żadnego problemu. Musicie po prostu ze względu na ten złoty rancik uważać i myć je ręcznie, ale dla mnie to żaden problem. Ten kubek to już znacie, to jest kubek z Home and You, on też kosztuje chyba z 20 parę złotych. Rzekomo można go myć w zmywarce, ale wiecie co, ja zauważyłam, jak tu możecie, nie wiem czy to kamera ujmie, ale ten złoty, znaczy złoty, ten srebrny kolor, niestety on mi się jakoś wypiera i robi się po prostu czarny.
No cóż, jak się stanie czarny, to się stanie czarny. Tutaj też środek stał się zupełnie czarny, a był taki srebrny, więc no jeżeli komuś to przeszkadza, to polecam myć go po prostu ręcznie. Dalej, z Home & You, jeszcze kolejny. Ten jest przepiękny. Ja z tej serii jeszcze kupiłam sobie filiżanki. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Z tej serii jest jeszcze taka właśnie taki komplet filiżanki. Przepiękne one są. Cudownie się również z nich pije. Ja zazwyczaj serwuję sobie w niej herbatę. Jak mam ochotę na taką lepszą herbatę, jakąś białą czy jakąś taką liściastą, to bardzo chętnie sobie właśnie w tym zapodaję właśnie herbatę. Rzadko z nim piję kawę, jakoś przyzwyczaiłam się do picia kawy z kubka, ale oczywiście jeśli mam gości, no to staram się właśnie podać w jakichś filiżankach, tylko niestety ja mam dwie sztuki, więc jak jest więcej gości, no to nie podaję w tej filiżance, no bo każda filiżanka byłaby z innej parafii. Także okej, to odstawiam. I teraz tak, z Home & You jeszcze mam taki ogromny kubek i powiem Wam tak, on jest fajny, ale niestety on dla mnie jest taki mało jakby praktyczny. Źle mi się troszeczkę z niego pije. Fajny ma tutaj też te jakby ozdoby, bo ma złoto. Też go trzeba myć ręcznie, to jest ten minus, ale wiecie co, jak ja jestem sama i zrobię sobie kawę, no to przecież jeden kubek jak umyję, to się mi nic nie stanie. A te kubki na pewno nie były tanie, więc no po prostu musicie takie wzory lubić. Ten jak widzicie jest bardzo taki też pękaty, ale na dole, a na górze jest wąski, ale z niego się lepiej pije, aniżeli z tego. Więc kto woli, jak kto woli. Dalej, ten kubek to jest zwykły, biały kubek, ale ja też takie zwykłe ceramiczne kubki lubię. Ja go kupiłam w Carrefourze i jeżeli mam ochotę, to nawet w nim, słuchajcie, piję sobie jakiś barszczyk albo jakąś zupę, taką krem, jak nie mam ochoty na jedzenie zupy z miski, z talerza po prostu. No i z tej serii jeszcze srebrnej, z Home & You, kupiłam sobie taki mniejszy kubek, znaczy on wygląda najmniejszy i widzicie, on jest srebrny w środku i taki też srebrny był ten kubas, no ale niestety przez to, że ja go myłam w zmywarce, tą poczerniał mi trochę, poczerniał. Tego też myję w zmywarce, ale też sądzę, że z nim się stanie dokładnie to samo, co z tym kubkiem, więc no zobaczymy. A on też nie był drogi, znaczy nie był tani, przepraszam. Co ja tu jeszcze mam? A, mam całą w ogóle taką kolekcję, wiecie, kubków świątecznych. Ja je kupiłam, wiecie gdzie? Nie zgadniecie. W Rossmanie. W Rossmanie i w Rossmanie, jak chcecie, to na nie polujcie, bo one są najlepsze. Ja kiedyś takie kupiłam, podobne oczywiście, kupiłam w Home & You, ale niestety one są zbyt cienkie i mi się jeden zbił. Tak więc tamtych Wam nie polecam, a jeden też taki z Home & You duży był, taki duży i on był tak gruby i ja nie lubię kubków, które mają tutaj grube te ranty. I tamten z Home & You właśnie też taki miał. I stwierdziłam, że o nie polubiliśmy się, oddałam go zaraz komuś, więc... Ale tak, mam trzy takie świąteczne i myślę, że jeżeli w tym roku w Rossmanie będzie jeszcze taka seria, to na pewno jeszcze jeden taki sobie kupię. O czemu by nie? Te kubeczki, one są też piękne. Spójrzcie, one mają przepiękną tutaj, znaczy przepiękne mają ucho. Ja je kupiłam kiedyś w Carrefourze, one nie były drogie. Ale wiecie co, ja bardzo rzadko z nich piję. Ja mam gdzieś je z tyłu w szafie i szkoda, że tak rzadko po nie sięgam, ale mam tylko dwie sztuki i raczej ich nie wyrzucę, bo one po prostu są ładne. Mają tutaj taki, nie wiem czy zobaczycie, taki delikatny wzór tłoczony. No przepiękny jest, naprawdę ten kubeczek jest przepiękny. I warto, wiecie co, naprawdę warto szukać czasem w takich sklepach, jak to się mówi, Carrefour czy Tesco, bo naprawdę można znaleźć bardzo fajne kubasy. Ten kubek, jaki też,
O nie, mam go w zmywarce. Podobny, mam takie dwie sztuki, kupiłam w Pepco i z nim się naprawdę nic nie dzieje. Super jest ten właśnie czarny rancik, idealny jest czy do kawy, czy do herbaty. Niestety troszeczkę w środku brudzi się, no bo wiadomo, on był też dość tani, więc jakby ta, to się mówi, politura? Nie wiem, czy to się tak mówi fachowo. W każdym razie pękają w środku, ale są bardzo fajne. Ja będę je dość długo trzymała, tak długo, aż one mi się nie rozpadną. W zmywarce można myć, z nimi się nic nie dzieje, więc dla mnie super, a nie były drogie. Ten kupiłam również sobie w Pepco. Też bardzo fajny, tu ma takie tłoczenia. On już ma grubszy tutaj rancik, więc troszkę jak gdyby się z nimi nie lubię, ale nie mówię nie. Więc jak mam ochotę na taki troszkę inny kubasek, to też po niego sięgam i ja nie mam z nim problemu. A nie był drogi. Tutaj mam... Kurczę, nie pamiętam, gdzie ja go kupiłam. Ja go chyba też kupiłam... Albo go kupiłam w Pepco, albo go kupiłam przez jakąś stronę internetową. Nie pamiętam. Rzadko w nim piję. Podoba mi się ten wzór, podoba mi się to tłoczenie. Też można myć go w zmywarce. Natomiast niestety, ale jakoś nie pałamy do siebie miłością, w związku z czym rzadko, naprawdę rzadko po niego sięgam. Ot tak. I ostatnie już dwa kubki. Tak, bo tak spojrzałam, tak, jeden jest w zmywarce, a tu jeszcze zaraz Wam pokażę jeszcze jeden. Ten jest przepiękny, ten jest jakby z takiej chińskiej porcelany, bo on jest troszeczkę delikatny, ma przepiękne łóżko. Do niego jeszcze był chyba jakiś talerzyk, nie pamiętam. Ja go trzymam z sentymentu. Przepiękny ma też ten wzór, te kwiatki. On mi troszkę nie pasuje do mojego wystroju, ale wiecie, no nie ma znaczenia, czy pasuje, czy nie pasuje. Też bardzo rzadko po niego sięgam, bo on jest po prostu malutki, więc on się nadaje do takiej rzeczywiście kaweczki na raz, na rano. A że ja piję czarną, no to ja piję dużą kawę, więc no nie wiem, ale go zostawiłam, bo mam do niego sentyment. Ja kiedyś go od kogoś dostałam, nie pamiętam. No i kolejny mój nieśmiertelny kubas, który kupiłam również w Pepco. Ja po niego bardzo często sięgam, dobrze mi się z niego pije, pomimo tego, że ma tutaj gruby rancik, to bardzo go lubię. I on też nie był drogi, bo on też kosztował jakieś może, nie wiem, 7 zł, 6 zł, jakoś tak, tak mi się wydaje. I mam jeszcze takie kupione dwa kubki, ja je kupiłam kiedyś w Tesco, zwykłe, białe, też po nie nie sięgam, nie wiem właściwie dlaczego ja je trzymam, może dlatego, że jak przyjdą jacyś goście i mam zaserwować w kubkach właśnie kawę, to żebym miała te i miała te z tym pięknym żłobieniem, jeżeli chodzi o łóżko. Nie wiem, jakoś powiem Wam szczerze, dużo kubków już wyrzuciłam, ale, no ale są niektóre, do których mam pewien sentyment. One są tak zgrabne. Wiem, że chyba IKEA ma też bardzo podobny wzór i dobrze się z nich pije. I może dlatego ja je zatrzymałam jeszcze, nie mam pojęcia. A też nie były drogie, bo kosztowały chyba jakieś 2 zł. Dobra, i jeszcze Wam pokażę jeden kubek. Tylko że w nim jest woda, bo ja muszę go teraz wyprać. Kupiłam go, wiecie gdzie? W Rossmanie. Wam go pokazywałam. Przecudowny kubas. Lubię w nim pić, dużo się w nim mieści. Również z niego piję jakiś barszczyk, czy jakąś zupę krem, ale też bardzo lubię w nim pić podwójną moją Amerykanę, więc myślę, że jeżeli lubicie, to też perajcie, szukajcie, bo bardzo dobrej jakości kubki możecie znaleźć właśnie w Rossmanie. I o tak, kochani. Jest to cała moja kolekcja, którą zebrałam przez naprawdę bardzo, bardzo wiele lat, bo ten kubek nawet jechał ze mną z Poznania, więc troszkę historii tutaj mojej jest. No dobrze, no to co? Skoro kolekcja pokazana, to teraz czas na kawę. A, chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, a mianowicie wczoraj odebrałam z AliExpress pierścionek.
Spójrzcie. Moim zdaniem bardzo piękny, bardzo ładny. Tak Wam pokażę go. Srebrny, ale mi się bardzo, ale to bardzo podoba. I kosztował, nie wiem, jakieś 20 parę złotych. Także jak macie ochotę i szukacie dobrej biżuterii, to na AliExpress naprawdę można znaleźć coś bardzo fajnego. Wzięłam 7, bo chciałam sobie go nosić tutaj, ale widzę, że jednak no niestety jest za duży ten pierścionek. Więc będę musiała go nosić na środkowym. No dobra, zbieram to wszystko, robię sobie porządek, czyszczę szafę i robimy kawę. I'm not hiding anything. I think you know me too well. I'm always coming up short on words. You should know that by now. We've been down this road. So I'm not sure what you think you heard. Tak, kochani, mamy już wieczór. Ja, jak widzicie, się już ogarnęłam, zmyłam sobie makijaż. Przed chwileczką zdążyłam umyć włosy. Mam już czyściutko, pachnąco, pozapalałam sobie świecę. Myślę, że później na pewno jeszcze się wykąpię, bo mamy dość wczesną godzinę. Którą mamy godzinę? 18. Więc... Tak, ja sobie teraz włączyłam Netflixa, będę oglądała film, który się nazywa Król, podobno jakiś bardzo fajny. Podgrzałam sobie zupkę jarzynową i będę miała swój wieczorek. Moi drodzy, to jeszcze Wam pokażę, jak sobie tutaj mniej więcej ogarnęłam. Spójrzcie. Tak, tu już przygotowany właśnie Król jest. Tam pranie zrobiłam. Tutaj mam ten mój przepiękny, przepiękną moją tacę z taką ramką, też sobie kupiłam w TK Maxie. No i moje róże w czarnym wazonie. Ja wiem, że mało widzicie, ale nie chcę zapalać światła. Tam pali się świeczuszka. O, i tak mniej więcej sobie to wszystko poogarniałam. Tam też coś takiego ozdobnego, czy jakieś dynie małe. No i tyle. Biorę się za jedzenie, biorę się za film. A Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Mam nadzieję, że znaleźliście coś ciekawego w tym filmiku, że się odprężyliście. Na pewno będziemy jeszcze robili jedno podejście do tego chleba bez mąki. Nie wiem, co się stało, bo mówię, za pierwszym razem mi to wyszło, teraz nie. On się kruszy, ale i tak jest dobry, ja go zjem zawsze. Ja go zjem na pewno z jakąś zupą. Teraz też sobie go wkruszyłam odrobinkę. Następnym razem próbujemy. Próbujemy zmiksować większość nasion i na pewno razem go upieczemy w moim filmie. Co jeszcze Wam chciałam, kochani, powiedzieć? Ostatnio bardzo też jakby piszecie do mnie maile. Nie wiem, dlaczego nie komentarze, tylko piszecie do mnie maile. Z prośbą, żebym więcej tak naprawdę mówiła o tym, jak się motywuje, co mnie motywuje i przede wszystkim jak wykrzesać z siebie odrobinę siły, energii, nadziei na to, że może być lepiej. Powiem Wam tak, taki motywacyjny filmik będę chciała dla Was nakręcić, aczkolwiek ja myślę, że w każdym filmiku daję Wam odrobinę takiej nadziei i tej motywacji, żebyście zaczęli naprawdę walczyć o swoje, żebyście dbali o swoje życie, żebyście dbali o siebie, żebyście naprawdę wyciągali ręce po swoje. Pamiętajcie, każdy z Was ma dar. Każdy z nas ma dar. Czy to jest dar mówienia, czy to jest dar wykonywania czegoś, czy dar, nie wiem, nawet tańca,
Każdy z nas ma dar, tylko wy, kochani, musicie sobie to wszystko jakby poukładać, to wy musicie znaleźć ten dar w sobie i go pielęgnować. Pamiętajcie, że jeżeli wy o siebie nie zadbacie, to nikt o was nie zadba. I myślę, że tym akcentem zakończę ten filmik, bo naprawdę mam już sporo materiału, a nie chcę już znów takie te siemce wam rzucać. Ja wiem, że wy lubicie, bo to zawsze, wiecie, jak się włączy, no to już nawet te pół godzinki do 40 minut fajnie jest obejrzeć. I na pewno ten film jakoś tak mniej więcej będzie miał. Ale pomyślałam sobie, że tak teraz będę nagrywała dla was te filmy, może takie pół godzinne, co? Czy to jednak dla was za mało, czy za dużo? Koniecznie piszcie mi w komentarzu. Dobrze, skarby moje. Całuję was mocno, przytulam. Życzę wam dobrej nocy, bądź też dobrego dnia, w zależności o której porze oglądacie ten filmik. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym moim filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam cię do tego. Pamiętajcie o dzwoneczku, abyście dostawali powiadomienia, że nowy film wjechał na kanał. A jeżeli wam odpowiedziałam, to również ten dzwoneczek da wam przypomnienie, bądź też informację zwrotną, że odpowiedź na wasz komentarz został udzielony. Dobra, kochani, zmykam. Dziękuję wam pięknie i do następnego. Ciao!